to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, na Case Hugu się znajdujemy, 3000 dolarów mamy oczywiście z poprzednich filmów, no i jak chcesz sobie oczywiście skorzystać z możliwości odebrania, 25% więcej możesz odebrać aż od wpłaty do nagrody bonusowej na Case Hugu. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, możesz klikniesz tutaj magiczny plusik i wpiszesz sobie oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x, jeśli oczywiście jesteś osobą pełnoletnią i na Case Hugu chcesz sobie zagrać i konto doładować, a my sobie spróbujemy pomnożyć nasz majątek, tak? 3000 dolarów, zobaczcie jak tutaj ładnie ładnie tutaj napierdzielają się już ludzie na bitwach, ja sobie tutaj dołączę. 16 skrzynek, no trochę sporo, ale są to skrzynki cover, czyli generalnie kiedyś, zanim byłem jeszcze berem, albo nie, czekaj, bo chyba wtedy już byłem, tak mi się wydaje, tylko chyba co innego nagrywałem. I wiecie, jak kiedyś sobie zaczynałem, może tak to powiem, jak kiedyś sobie zaczynałem grać w CS-a i chciałem oczywiście sobie skrzynką zakręcić, to skrzynki covered to były moje chyba ulubione takie skrzynki w takiej niższej cenie. No bo te skrzynki zazwyczaj tak no z 10 dolarów chyba maksymalnie kosztowały, nie? I bardzo lubiłem te skrzynki, więc jak też tak masz, to zostaw lajka. Zostaw też lajka, jak chcesz wygrać skina. Bo oczywiście każde 15 polubień to dodatkowe 5 zł do wygrania. A jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk, dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj kodu Croxy oczywiście na Case Hugu. A my co, no póki co dostajemy na dziurę. No ta AWP Hyper Beast, ja no tutaj zrobiła difference tak zwany, 11 skrzynia, a tu jeszcze jest inna jakaś skrzynia na końcu, jakaś Aquatic, więc okej, zobaczymy co ona nam zaproponuje. No póki co tutaj no, w tej bitwie dosyć średnio, ostatnie 3 skrzynki będą lecieć, więc zobaczmy czy uda nam się jakkolwiek jeszcze odbić z tej bitwy, która no już jest póki co na ten moment przegrana, tak, no 90 do 42. Zobaczmy, 13, no jak ta skrzynia nam nie da nic, no to będzie GGWP, no ale no niestety, no GGWP tak zwane, no mój oponent sobie tutaj wygrał, no to ja bym teraz stworzył bitwę, tak? Ja tutaj, ja lubię na swoim, tak? Lubię na swoim się pizgać, więc... A wiesz co? Będzie głupi pomysł, ale wrzucę 5 skrzynek lore, okej? Okay? Ja wiem, nie wyzywaj mnie stary, ja wiem, że robię źle. Ale czuję w kościach, że dzisiaj może się coś pozytywnego wydarzyć. Tylko że kwestia jest taka, że ta bitwa kosztuje 1000 dolarów, więc let's go! Czego się nie robi dla widza? Zobaczmy, bot beta. 12 skrzynek, 5 skrzynek, 1%. Czyli łącznie we dwójkę mamy jakoś 10% na trafienie Dragon Lory, tak? No bo 5 skrzynek, no to jeden ma 5% i drugi ma 5%, tak? Więc... Zobaczmy, no łącznie ta bitwa. Ej, aż się przestraszyłem trochę, stary, ej. No, powiem wam, że to było dziwne. Mój telefon przemówił, stary. Ej, dziwne to było. Tak troszkę się zestresowałem. No, lekki stresik leciał, stary. Wiecie, 3 dolary, AWP Wildfire. No póki co wygrywamy, no ale... No ale co to za wygrana, stary? Co to za wygrana, jak nie poleciała AWP Dragon Lore? No jest hiperbestia, 55 dolarów. Bo no póki co zobacz, jaki tu jest... No, oponent jest miażdżony, tak? O kurde, ty, bo tutaj... No jedno otwarcie tak naprawdę i wszystko mogło się... Mogło się zmienić na każdą stronę, tak? Ostatnia skrzynia, In Love, no Kałach, Vulcan, no w miarę okej stan. Więc bitwa dla nas, ale no jesteśmy na minus, więc no, no tak nie do końca mi to odpowiada. Nie lubię być na minus. Generalnie, grając na stronie, możesz sobie konto levelować, nie? I za levele możesz sobie odbierać nagrody. Możesz sobie do giveawaya dołączyć, jak chcesz sobie coś za darmo wygrać. No i oczywiście codziennie możesz za darmo sobie skrzyneczkę otworzyć. Wystarczy ustawić sobie awatar i case hack w niku na Steam. I możesz sobie codziennie skrzynkę
otworzyć, chciałem powiedzieć, obejrzeć. Obejrzeć to możesz u mnie filmy codziennie za darmo. Nie wiem, czy codziennie oczywiście nowy film. Dobra, nie wiem, czuję, że to jest tak głupie to, co ja robię, ale wygrałem ostatnio i ja naprawdę wierzę, że w końcu kiedyś musi mi się udać trafić tą Dragon Lore. 1%. Czy to dużo? No oczywiście, że nie. Ale póki co, no palimy naprawdę dużo pieniędzy. $325, stary, to jest ponad 1200 zł. A AWP Dragon Lore, jak nie widziałem, tak nie widzę dalej. Ja nie wiem naprawdę, jak ja muszę mieć duży budżet, żeby trafić tą AWP Dragon Lore. No to jest zagadka dla mnie. Ostatnia próba. 1%. Dobra, teraz jest serio ostatnia próba. Proszę. Proszę. No nie! No ile ja tych skrzynek otworzę? Dobra, jeszcze raz. Proszę! No to musi być to otwarcie. No nie. No nie. Ile ja tych skrzynek otworzyłem dzisiaj? To ja nie mam pytań, stary. Ja jestem załamany. Ja nie wiem. Płakać mi się chce, stary. $214, Shrine Kingdom. Może ona mi tutaj poprawi jakoś humor. No, minus. Spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy. No i nie ma nic. Nie. Jestem naprawdę tak zły na siebie. Jestem tak na siebie zły. Dobra, spróbujmy wykrzeszlać coś z tych naszych resztek, tak? Rzućmy Bix. Jeszcze mogę fajnego dorzucić Jungle. Dobra, niech już będzie coś takiego. W sumie mogłem na więcej osób stworzyć, ale dobra, no jak już stworzyłem na jednego, no to chodź tutaj, panie Bot Tron, zobaczmy. Flip Knives, $220. Ta skrzynia kosztuje, no i zobaczmy. Aha, no to super, dzięki. Fajnie, 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 podoba mi się to. Uwielbiam, bardzo dobrze się bawię, stary. $500 kosztuje jakiś hardend? Flip Knife? No tego się nie spodziewałem. Samo nie spodziewałem się, że jestem w stanie aż tak szybko roztrwonić moje pieniądze. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro. Przypominam, jak chcesz sobie skorzystać z kodu Kroxy, jak jesteś tam pełnoletnią i odebrać 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej. No to link oczywiście w opisie. Trzymajcie się i do jutra.